raz kolejny dobry i miłujący człowieka Bóg gromadzi nas w miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Terespolu na wyjątkowym wydarzeniu opowiadającym o przyjściu Jego Syna na świat. Tajemnica narodzin Boga i człowieka w jednej osobie Jezusa Chrystusa od 2000 lat jest źródłem nadziei, wiary i głębokiej miłości, w której świat niebiański jednoczy się z tym, co ziemskie. Wędrujemy do Betlejem, by ujrzeć wielką skromność chwale, by zobaczyć Pana wszystkiego zamkniętego w grocie, by jeszcze raz zdumiewać się nad wielkim Bożym planem zbawienia, gdzie przychodzi Bóg nie po to, by Mu służono, ale by służyć. Jako ludzie dobrej woli po raz 27 będziemy wchodzić w doświadczenie fenomenu kultury, jakim jest kolęda. Wschodnie pogranicze, czyli ziemie, na których się znajdujemy, stanowią unikalną przestrzeń do hybrydyzacji kulturowej, czyli przenikania różnych kultur, tradycji, obrzędowości, dziedzictwa materialnego i niematerialnego kultury. Terespolskie kolędowanie jest podkreśleniem tego, że mamy świadomość wyjątkowości naszej wiary i naszego regionu, gdzie dominuje wielokulturowość, wielowyznaniowość i wielopokoleniowa, żywa tradycja. Właśnie poprzez krótkie utwory muzyczne będziemy próbowali przekraczać liczne granice i bariery językowe, te kulturowe, ale i wyznaniowe. A najwyższym celem dwóch dni wschodniosłowiańskiego Terespola jest opowiadanie o Bogu, pełnym miłości i wiary w człowieka. Organizatorami z kolei wydarzenia są prawosławna diecezja lubelsko-chełmska, Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Terespolu, Nadburzańskie Centrum Kultury Prawosławnej. Partnerem wydarzenia jest województwo lubelskie, Lubelskie Smaki Życia. Jesteśmy w trakcie 27. Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich. To już naprawdę długoletnia tradycja. 27 lat to jest więcej niż 18, czyli pełnoletność. Dawno ten festiwal uzyskał. Tak, cieszę się niezwykle, bo poza tym, że jest to przeogromna promocja, oczywiście głównym gospodarzem chórów wschodniosłowiańskich, przeglądu chórów wschodniosłowiańskich jest diecezja lubelsko-chełmska prawosławna na czele z ekscelencją arcybiskupem Ablem, bo bez ekscelencji by tego festiwalu na pewno nie było. Ja mam już tą przyjemność uczestniczyć jako gospodarz miasta Terespol po raz 18 w festiwalu. Pełnoletni dokładnie, dlatego tak zaznaczyłem. No cóż, znajdujemy się jeszcze w okresie świąt Bożego Narodzenia i nieważne, czy jesteśmy o rządku prawosławnego, czy katolickiego, zresztą dzisiaj są obecni również księża, zarówno katolicy, jak i prawosławny. I polskie są, i kolędy są. Przede wszystkim one mają wielbić Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata, który się narodził ponad 2000 lat, a
ta nasza przygoda na Ziemi jest naprawdę niezwykle krótką przygodą i wydaje mi się, że tego typu festiwale są jednymi z najważniejszych, jeżeli chodzi o duchowość, bo dzisiaj i w dniu jutrzejszym będziemy mogli wsłuchać się w śpiew, w słowa, kolęd w różnych językach, w wykonaniu przede wszystkim chórów z Polski, jak i też z Ukrainy. Niezapomniane doznania duchowe. No cóż, Terespol to jest miasto to bardzo mocno wielokulturowe. Ono jest położone na ważnym szlaku komunikacyjnym łączącym Europę Zachodnią z Europą Wschodnią i z wnętrzem Rosji. I powiem tak, tutaj u nas w naszym mieście, na ziemi terespolskiej wspólnie razem żyli, wychowywali się, uczyli się, pracowali mieszkańcy Polski, ale nie tylko. Byli również i Białorusini, byli również i Niemcy, Żydzi, Romowie, Łemkowie. Tych narodów jest bardzo wiele i na koniec mogę powiedzieć tak. Życie jest zbyt krótkie, żebyśmy siebie wzajemnie nie szanowali. Niestety nie wszyscy to rozumieją. Ja bym życzył wszystkim, również sobie, żebyśmy zawsze żyli na tej ziemi z wielkim, ogromnym szacunkiem do siebie. To jest najistotniejsze. Kogo gościmy w tym roku w Terespolu? W tym roku gościmy kilka chórów. Są dwa z Ukrainy, z regionu łódzkiego. Są chóry z Lublina, z Warszawy, z Bielska Podlaskiego, z Chełma. No i reprezentant gospodarzy, chór z Terespola. Takie duże przedsięwzięcie na pewno wymaga wsparcia. No oczywiście, przede wszystkim partnerem tego wydarzenia jest województwo lubelskie, Lubelskie Smakuj Życie. Wspiera nasz również finansowo powiat bialski, wspierają okoliczne gminy. No i oczywiście swój wkład ma gmina miasto Terespol i Miejskie Centrum Kultury. Terespol chyba jest takim dobrym miejscem na zorganizowanie właśnie takiego festiwalu łączącego kultury, można powiedzieć.
Oczywiście, że tak. Cała historia Terespola pokazuje, że w tym miejscu przez wieki żyli ludzie różnych kultur i różnych wyznań. A również biorąc pod uwagę obecną sytuację, mam na myśli taką bardzo prozaiczną sprawę, czyli warunki, w których ten festiwal przebiega, takie logistyczne, tak, czyli że w jednym miejscu możemy wykonawcom zapewnić miejsce do występów, garderoby, posiłki, jakby to jest w jednym obiekcie, nie muszą się przemieszczać gdzieś daleko, nie muszą jechać, także ze względów organizacyjnych jest to bardzo dobre miejsce, to nasze Centrum Kultury, w zasadzie Wydział Sportu naszego Miejskiego Centrum Kultury. Syna Boga.